Edukacja obywatelska w Polsce kończy się w zasadzie w klasie maturalnej. I jako dorośli w ogóle na ten temat nie rozmawiamy. Stowarzyszenie 61 tworzy grupa socjolożek głównie. Prowadzimy bazę danych na temat tego, kim są politycy i w jaki sposób sprawują swój mandat. Po drugie, piszemy na ten temat teksty i robimy proste infografiki. A po trzecie, rozmawiamy z obywatelami, spotykamy się w całej Polsce na warsztaty. Powiem Państwu trzy zdania na temat tego, jakie wybory się zbliżają. I spróbujemy z Wami, ale też z innymi ludźmi w całej Polsce, ustalić, czym tak naprawdę posłowie się zajmują i w jaki sposób podejmują decyzje. Pamiętajmy o tym, że ci, których wybieramy, to są po prostu nasi pracownicy, którzy reprezentują nasze interesy. W trakcie już tej 4- czy 5-letniej kadencji co miesiąc próbujemy zadawać pytanie. Puk, puk, to ja obywatelka, jak tam? Dzisiaj chciałam Was zachęcić, byście spróbowali zagrać w grę, której celem będzie wynegocjowanie dyrektywy klimatycznej. Rozleniwiony obywatel zajęty w zasadzie tylko konsumpcją. Z punktu widzenia polityka jest najwygodniejszy. To my musimy popracować nad tym, żeby nam się chciało zadawać pytania, o co nam tak naprawdę chodzi. Najpierw się spróbujcie zapoznać z tym, kim jesteście. Jakie ma poglądy Wasza frakcja? Na pierwszym miejscu Zrzeszenie na rzecz liberalnej demokracji. To, co my robimy, wymaga bardzo dużej determinacji, żeby przekonywać obywateli do tego, że to ma sens dla nich.